Jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce. Ożeniłem się z Mongołką. Od prawie 10 lat jestem zakochany nie tylko w niej, ale i w Mongolii. Mongolia jest dla mnie moją drugą ojczyzną. Każdego roku w dniach 11-13 lipca w stolicy położonej w sercu Azji Mongolii, Ulaanbaatar, odbywa się Wielki Nadam. Jest to letni festiwal sportowy, na który ściągają z całej Mongolii najlepsi zapaśnicy, najlepsi jeźdźcy ze swoimi zwinnymi końmi, a także najlepsi łucznicy o sokolim wzroku, rzec by można. Czym jest Wielki Nadam? Wielki Nadam jest to przede wszystkim największe narodowe święto dla każdego Mongoła. Lokalne festiwale w centrach Somonów, odpowiednikach polskiego powiatu, czy też w centrach Aimaków, których jest 18, odpowiednik polskiego województwa, odbywają się właśnie lokalne nadamy. Nie są one jednak tak prestiżowe, zwycięstwa w tych nadamach nie są tak prestiżowe, jak to zwycięstwo w Wielkim Nadamie, który odbywa się w stolicy. Jest obserwowany również przez najwyższe władze państwowe. Na każdy nadam składają się zawody sportowe, zwane często trzema męskimi grami. Pierwsza z nich to wyścigi konne. Kolejną są zapasy mongolskie, które są charakterystyczne właśnie dla Mongołów i są uprawiane tylko w Mongolii. I zawody strzeleckie. Do obchodów tego nadamu została włączona jeszcze jedna gra, dyscyplina sportowa, a mianowicie strzelanie z kości. Zwycięstwo w Wielkim Nadamie gwarantuje nie tylko nagrodę, tytuł, ale i sławę. Sława każdego triumfatora Wielkiego Nadamu rozchodzi się w bardzo szybkim tempie po całej Mongolii i osoba ta jest wielkim idolem dla całej 2,5-milionowej społeczności mongolskiej. Plakaty, reklamy, podobizny zwycięzców każdego nadamu pojawiają się właśnie w każdym miejscu. Nadamy organizowane były od wielu wieków na terenach Azji i na terenach dzisiejszej Mongolii. Już wtedy powoli nadam zaczynał zyskiwać dodatkowo nie tylko rolę jakby połączoną z elementami sakralnymi, ale zaczął zyskiwać rolę społeczno-militarną, rzec by można. I tutaj taki rozkwit już tej roli społeczno-militarnej mamy w XIII wieku, w czasach Chinggis Khana, kiedy to po wyprawie na Choryzm, na jego cześć właściwie został zorganizowany właśnie taki nadam, w którym sprawdzano właśnie jaki jest stan właściwie liczebny wojska, jakie są w tej chwili możliwości tego wojska. Za najstarszą dyscyplinę i dyscyplinę, bez której nadam nie może się odbyć, uważane są zapasy mongolskie. Jest to charakterystyczny rodzaj zapasów dla właśnie krajów Azji Środkowej. Zasady są bardzo proste. Nie ma żadnego ograniczenia co do pola, ani co do czasu trwania walki. Niektórzy badacze uważają, że zapasy mają swoje początki nawet 20 tysięcy lat temu, kiedy to myśliwi wracali z udanego polowania i pokazywali całej swojej społeczności plemiennej, jak walczyli ze zwierzem, wymachując rękoma i nogami, co na pewno wyglądało bardzo ciekawie. I już wtedy właśnie ci najlepsi myśliwi cieszyli się wielkim uznaniem, respektem wśród swoich współplemieńców, tak jak dzisiaj cieszą się właśnie wielkim uznaniem zapaśnicy. Z tym strojem związana jest swego rodzaju legenda, która mówi o tym, że jedne z zawodów organizowanych w zapasach wygrała kobieta, co było zaskoczeniem dla wszystkich mężczyzn.
I od tamtej pory mężczyźni ubierają, powiedzmy, koszulkę z długimi rękawami, ale z odsłoniętym torsem. Jedynie przewinięty mają na podbrzuszu, na wysokości wątroby, sznur, za który podczas walki można chwytać. Sama ta koszulka jest zrobiona z bardzo wytrzymałego materiału. Może mieć różne barwy. Tutaj mamy akurat czerwony, ewentualnie może mieć kolor niebieski, więc jest dwustronna. Może jeszcze mieć kolor pomarańczowy lub różowy. Dodatkowo dla wzmocnienia tego materiału, gdyż podczas walki, jak wiadomo, każdy zawodnik szarpie drugiego za to ubranie. Jak widać tutaj, są przeszycia nićmi. Jest to bardzo gruba nić i bardzo mocna. A dodatkowe te przeszycia są robione na krzyż, więc to bardzo wzmacnia ten strój. Kolejnym ubiorem, kolejną częścią ubioru zapaśnika są spodenki. Spodenki są albo w takim samym kolorze jak koszulka, ewentualnie mogą być w jednym z tych kolorów, które wcześniej wymieniłem. Również są wyszywane, są to ozdobne wzory, ale mają one za zadanie właśnie wzmocnić ten materiał. Ostatnim elementem są buty mongolskie. Niestety nie mamy tutaj egzemplarza, natomiast warto się przyjrzeć na zdjęcia. Jak widać, są to tradycyjne buty mongolskie zrobione z bardzo grubej skóry, z wojłokową podeszwą. Dodatkowo właśnie jeszcze mają wojłokową cholewę włożoną. Coś w rodzaju takiej bardzo grubej skarpety. Ma to dodatkowo buty są obwiązane jeszcze swego rodzaju sznurem, co ma zapobiec poślizgnięciu się, czy też zwichnięciu kostki zawodnika w trakcie walki. Buty jeszcze tradycyjne mongolskie, to ciekawe, mają zadarte do góry noski. Jest to związane między innymi, tak się powiada, z kultem właśnie bóstw, które mieszkają w ziemi, aby uniknąć kopnięcia ziemi, a związanego z tym gniewu tych bóstw, które zamieszkują ziemię, Mongołowie tradycyjne buty mają z zadartymi noskami do góry. Elementem ostatnim ubioru zawodnika jest czapka, zwana Janjin Malga. Jest to charakterystyczna czapka dla zawodników z takim właśnie szpicem i zakończona swego rodzaju węzłem. Na czapce właśnie umieszczane są emblematy, dokładnie w tym miejscu, mówiące o pochodzeniu zawodnika, a także o jego sukcesach. Walka podzielona jest na trzy etapy. Pierwszym etapem jest wyjście i okrążenie buńczuków, które widzimy na tym zdjęciu. Buńczuki jest to symbol Chingischana. W czasach właśnie Chingischana one powstały, są zrobione z końskiego włosia. Jest ich 9, 8 okrążających, jeden w środku dostojny. Wychodzi 512 zawodników, którzy będą walczyć i odbywa się ten taniec, kiedy machają tymi rękoma, naśladując mitycznego ptaka Garudę. Jest to naprawdę spektakularne i warte zobaczenia. Każdy zawodnik ma swojego sekundanta, który podczas trwania walki, po pierwsze, że trzyma tą właśnie czapkę, o której mówiłem, że jest obdarzona tak wielkim szacunkiem, więc jest trzymana przez sekundanta. Dodatkowo sekundant w czasie trwania walki jest bardzo blisko zawodnika, podpowiada mu, jaki chwyt w danym momencie zastosować i klepiąc go po pośladkach zagrzewa go również do walki, kiedy jest bardzo bierny. Bez żadnego ograniczenia czasowego, bez żadnych ograniczeń terytorialnych zawodnicy walczą do momentu, aż jeden z nich dotknie ziemi częścią ciała powyżej kolana. Wtedy wygrany zawodnik w akcie triumfu podbiega w okolice buńczuków, właśnie też machając rękoma, jako zadośćuczynienie, jako podziękowanie, oddanie też czci. Niektórzy podbiegają do samych tych buńczuków i przykładają swoje czoło do tej krawędzi. Jest to też właśnie bardzo, już też jest oddanie najwyższej czci właśnie, powiedzmy, tym symbolizującym Chingischana buńczukom.
Po walce wygrany zapaśnik lub zapaśnik z wyższym tytułem przepuszcza drugiego zawodnika pod swoją uniesioną prawą dłonią. Ma to jakby obrazować to, że nie ma gniewu pomiędzy tymi dwoma zapaśnikami. Zapaśnicy są świetnymi nie tylko judokami czy też zapaśnikami w stylu wolnym, ale również i sumokami. Właściwie w tym roku turniej mistrzem Japonii w sumo został sumoka pochodzenia mongolskiego, właściwie Mongol, który wyjechał do Japonii i tam uczył się pod okiem mistrza zawodów sumo. Po piątej rundzie, w czasie trwania Wielkiego Nadamu, każdy zapaśnik, który zwyciężył po raz pierwszy, otrzymuje tytuł. Pierwszym jest właśnie Nacin, czyli Sokół, kolejnym jest Dzan, czyli Słoń, trzecim jest Arslan, czyli Lew, natomiast czwartym tytułem, który można uzyskać, jest Awrak, czyli Olbrzym. Kolejne trzy tytuły to już są tytuły właśnie tego Olbrzyma z odpowiednimi, powiedzmy, przymiotami określającymi danego zawodnika. Każdy zawodnik jest bardzo dumny właśnie ze swoich tytułów i tutaj jego już, tak jak wspominałem, sława jest, rozprzestrzenia się po całej Mongolii, co może też rzutować na dalszą karierę takiego właśnie zawodnika. I przykładem tu jest triumfator 12 kolejnych wielkich nadamów, Baterden, który postanowił robić karierę polityczną. I ta sława, którą miał i ma nadal, i cieszy się nadal, pozwoliła mu na to, żeby został członkiem parlamentu mongolskiego, czyli Wielkiego Hurału. Jeszcze chciałbym tu zaznaczyć, że pomimo nazwy trzy męskie gry, tak naprawdę tylko zapasy mongolskie są zarezerwowane dla mężczyzn. Natomiast wyścigi i zawody łucznicze są dozwolone, znaczy występują, biorą w nich udział kobiety i dziewczęta. Drugą męską grą rozgrywaną w trakcie Wielkiego Nadamu są wyścigi konne, które w Mongolii są chyba też od zawsze, z Mongolią są od zawsze związane. Koń, jak wiemy, jest symbolem Mongolii, nawet swoje miejsce znalazł w godle. Miłość, można by powiedzieć, do konia Mongołowie wysysają z mlekiem matki. Koń dla Mongoła to przede wszystkim przyjaciel, środek transportu, a dopiero niechętnie, niestety, na końcu dostarczyciel pożywienia. Jest to naprawdę... Mongołowie bardzo rzadko zabijają konia, jeżeli muszą, robią to z bardzo dużym żalem. W trakcie trwania wyścigów konnych, tu należy zaznaczyć, nie są brane pod uwagę umiejętności jeźdźca, którym zazwyczaj są dzieci. Zdarzają się dzieci nawet pięcioletnie, które dosiadają w trakcie wyścigu konia. Chodzi tu o sprawdzenie wytrzymałości i szybkości konia. Nagradzany jest koń, a właściwie trener tego konia, który wybierał tego konia właściwie na początku, tuż po jego urodzeniu. Prawdziwy taki trener, który zwany jest ujacinem, czyli ten, który wiąże uprząż na koniu, w wolnym tłumaczeniu, jest w stanie w młodym źrebaku rozpoznać walory przyszłego konia tego wyścigowego, czy też nawet triumfatora wyścigu podczas Wielkiego Nadamu. A takie cechy, które są brane pod uwagę właśnie przez takiego ujacina, to przede wszystkim budowa nozdrzy, oczy, uszy i język konia, a także proporcje ciała w kłębie, co do szyi, co do nóg. Natomiast, jak wspomniałem, jeźdźcami są dzieci. Jest to związane z tym, żeby jak najmniej obciążenia miał na sobie koń. I jak widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, konie dosiadane są podczas wyścigu bez siodła, jedynie z derką. Też w celu uniknięcia zbędnego obciążenia konia, co miałoby go zmęczyć. Wyścigi, jak wspomniałem, odbywają się na kilku dystansach w zależności od wieku koni. I tak na najdłuższym dystansie, 25 km, ścigają się konie sześcioletnie, na 24 km ścigają się pięciolatki, na krótsze dystanse, czyli 19 km, ścigają się czterolatki, trzylatki na 14 i jednolatki i dwulatki na 12 km.
w tym roku 400 koni w wyścigu pięciolatków stanęło na starcie i tuż po starcie zdarzają się upadki, zdarzają się przewrócenia konia, aczkolwiek nikomu nie dzieje się żadna krzywda, nikt jeszcze nie został jakoś poszkodowany czy też zdeptany. Prawdopodobnie jest to możliwe dzięki temu, że te konie w bardzo szybkim tempie, dosłownie w ciągu pierwszych minut trwania wyścigu, rozciągają się na tym stepie i nie ma problemu już tutaj z jakimś ewentualnym wypadkiem. Zwycięża właśnie pierwszych pięć koni i zdarza się właśnie tak, że koń, który przybywa, jest bez jeźdźca i jest on nagradzany. Miłośnicy koni nie mają o co się obawiać. Mongoł nie pozwoli, aby stała się krzywda jego ukochanemu zwierzęciu. To też te baty są zrobione z rzemienia, który jest właściwie trzymany przez dziecko, więc dziecko nie ma takiej siły jak dorosły mężczyzna, żeby uderzyć tego konia. I jak mówię, są używane właściwie te baty podczas już samego finiszu. Według tradycji mongolskiej spoconego zwycięskiego konia powinien dotknąć każdy mężczyzna, co ma przynieść mu szczęście i pomyślność. Jak na tym zdjęciu widać, koń prowadzony przez swojego trenera, zwanego Ujacinem, jest czesany swego rodzaju takim zgrzebłem. A tutaj osobiście miałem przyjemność dotknąć właśnie tego konia. Ciekawostką jeszcze myślę jedną jest to, że nagradzany również jest ostatni koń w wyścigu, który otrzymuje bardzo ciekawy tytuł, bo tytuł brzmi w takim wolnym tłumaczeniu pełny żołądek. A dlaczego tak? Jest on ostatni, czyli jest ociężały, więc ma pełny żołądek, tak Mongołowie o nim mówią. Ma to też niby zapewnić mu obfite i powiedzmy dobre, obfitujące w pożywienie przetrwanie zimy, która niestety, jak wiemy, w Mongolii jest bardzo surowa. Kolejną dyscypliną rozgrywaną w trakcie Wielkiego Nadamu są zawody łucznicze. W zawodach łuczniczych udział biorą mężczyźni i kobiety. Mężczyźni strzelają na odległość 75 metrów, kobiety strzelają na odległość 60 metrów. Łucznictwo było związane z życiem Mongołów. Śladem tego jest przekaz na tak zwanym kamieniu Chingis Khana, który mówi o wyczynie bratanka Chingis Khana Yesunke, który strzelił z łuku na odległość 335 sążni, co stanowi równowartość 536 metrów, więc wynik jest naprawdę, powiedziałbym, oszałamiający dla każdego, kto ma chociaż troszeczkę pojęcia, jak strzela się z łuku i na jaką odległość można strzelić. Łuk mongolski przechodził różne etapy rozwoju swojej budowy. Tutaj mamy przykład właśnie od góry łuku typu mandżurskiego. W środku mamy łuk buriacki, pochodzący z północnej części Mongolii. I ostatni łuk, który jest na dole, ten trzeci, to łuk, który został zrobiony na początku XX wieku. Tutaj mamy również przykład strzał, bo warto powiedzieć o tym, że w trakcie trwania zawodów Mongołowie używają strzał z zakończeniem z kości. Tutaj szczególnie ta ostatnia, którą widać, jest strzała wykorzystywana podczas trwania zawodów łuczniczych. Ma właśnie to na celu nie wbicie się strzały w cel, a jedynie dotknięcie tego celu. Celem, do którego strzelają łucznicy, jest ściana o wysokości 50 cm, ułożona z cylindrów o wymiarach 8x8, które są obciągnięte skórą. Głównym częścią tej ściany, powiedzmy tej umownej ściany, są cztery cylindry w kolorze zabarwione na czerwono i jeżeli zawodnik trafi w te czerwone, otrzymuje największe punkty, które są gromadzone i później są sumowane w celu wyłonienia zwycięzcy. Każdy wynik po każdym strzale jest komentowany przez sędziów, którzy mają specjalne okrzyki do tego, aby poinformować zawodnika, czy strzała upadła za blisko, czy przeleciała, czy też trafiła, ale nie sam środek.
Dodatkowo wygląda to dość spektakularnie, kiedy sędziowie, ogłaszając ten wynik, dodatkowo jeszcze wznoszą ręce ku górze. Oprócz zawodów łuczniczych podczas trwania Wielkiego Nadamu rozgrywane są również inne zawody i można spotkać się, że celem nie jest właśnie żadna ściana ustawiona na ziemi z cylindrów czy też sześcianów ze skóry, a po prostu zwykła skóra zciągnięta z dzikiego zwierza. Tu w tym przypadku widzimy skórę niedźwiedzia, poniżej mamy dla wykazania lepszej celności łucznika skórę ze świstaka. W obchody Nadamu w tym roku została włączona jeszcze jedna dyscyplina, mianowicie strzelanie z kośćmi. Jest to dyscyplina, która była rozgrywana zazwyczaj zawsze po wielkim Nadamie. W specjalnej przeznaczonej do tego hali odbywają się te zawody, gdzie na małym dystansie, czyli około 5 metrów, z jednego końca posadzeni są mężczyźni, którzy klęcząc w charakterystyczny sposób na jednej nodze, kucając na jednej nodze, a siedząc na, powiedzmy, na drugiej nodze, mając podkurczoną tą drugą nogę, trzymają na kolanie deseczkę długości około 20 cm, na której ustawiana jest kostka właściwie, zrobiona z kości słoniowej zazwyczaj, o wymiarach 5x3 cm. I oni starają się trafić do celu, którym jest też, można by powiedzieć, swego rodzaju ściana ustawiona z kości pęcinowych, baranich kości pęcinowych. Widziałem osoby, które potrafiły za pierwszym razem strącić jedną, jedyną pozostałą kość, która została. Oczywiście punktacja jest taka, że czym szybciej się strąci, czym więcej się strąci, tym więcej punktów się dostaje, punkty się sumuje i jest się nagradzany. Ogólnie Mongołowie kochają swoją przyrodę, więc warto tutaj podkreślić, że nie robią niczego jakby wbrew samej przyrodzie i nie starają się jej aż tak wykorzystać, jak ma to miejsce, powiedzmy, w krajach zachodu.